Środki przeznaczone na odrestaurowanie kolejnych zabytków w kolegiacie pochodzą z Polskiego Ładu. 200 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na odnowienie zabytkowego lawabo, które niegdyś pełniło liczne funkcje. To jest rzeźba z piaskowca, bardzo cenna, która kiedyś pełniła takie funkcje utylitarne, gdyż właściwie nawet liturgiczne, gdyż tutaj obmywano ręce przed mszą świętą, utylizowano też różne, że tak powiem, ciecze, oleje święte, czy też wodę święconą. No i właściwie ono pełniło bardzo ważną funkcję w momencie, kiedy też kapituła nie prowadziła tutaj swoją własną liturgię. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie zamknięcia wejścia głównego do kolegiaty. W planach jest też rekonstrukcja ściany prezbiterium. Ta biała farba, która jest w drugiej części, jest tylko po prostu taką farbą techniczną, nie? A chcielibyśmy zrobić taką zaprawę właśnie troszkę gipsową, czy taką charakterystyczną dla gotyku. No i w związku z tym jakby zakończymy pracę przy prezbiterium, oczyścimy te ściany, no i dzięki temu na pewno nabierze to zupełnie nowego, pięknego charakteru. Zniszczona w trakcie II wojny światowej kolegiata od końcówki XX wieku jest poddawana odbudowie. Proboszcz przypomina, że jeszcze w 2000 roku świątynia nie posiadała nawet dachu i chociaż sporo od tamtego czasu się zmieniło, to wciąż trzeba jeszcze sporo wysiłków, aby powiedzieć o zakończeniu odbudowy. My nie przewrócimy tego piękna, które właściwie było realizowane przez całe stulecia. I podczas bombardowania właściwie wszystko zostało zniszczone, także i dzieła sztuki, no i sama konstrukcja, bo przypomnę, że każda kaplica była polichromowana, wisiały wielkie obrazy z takich słynnych malarzy śląskich, dolnośląskich i tutaj no, właściwie wszystko było złocone, wszystko było pięknie wyrzeźbione, jak chociażby stale czy ołtarz. Teraz jest bardzo pusto. Z kronik historycznych wynika, że Głogowska Kolegiata została ufundowana w 1120 roku i jest najstarszą kolegiacką świątynią Śląska.